Działa w tle, dlatego że plany są inne. Słuchajcie dobrze, o co chodzi. Lecimy? Tak. Dobra. Słuchajcie, no wiadomo. Czekaj, jeszcze raz. Co? Musimy zacząć dokładnie. Dobra. Dzień dobry, dobry wieczór, witamy serdecznie. Równonoc jesienna, tak? Była wczoraj. Piękny czas na... Mówiliśmy to dzisiaj już. Dlatego, że słuchajcie, plan był taki. Zaczęliśmy nagrywać sobie tutaj... Neurostreama. No ale po prostu trochę nas sytuacja... Przytłoczyła. Z internetem. Z łączem po prostu nas pokonała, przytłoczyła, zmiażdżyła, dostaliśmy tutaj taką lepę, no i po prostu nic z tym nie zrobimy, więc plan jest taki, że po prostu nagrywamy materiał, który miał dzisiaj być na streamie, no i po prostu wrzucimy go już jako taki... jedną kompletną całość, tak. Wleci wszędzie tam, gdzie miała wlecieć, więc będziecie mogli ją sobie obejrzeć pewnie rano. Tak, troszeczkę będziemy udawać, jakby to był taki live, dlatego że tak się z ludźmi umówiliśmy, że wrzucimy to. Więc tak. Plan jest teraz taki. Będziemy mówić sobie o dysfunkcjach kompleksu barkowego w powiązaniu z problemami trzewnymi. Mamy prezentację, zrobimy sobie fajny taki wstępik neurofizjologiczny, Maciek nas wprowadzi w temat. Później weźmiemy sobie pacjenta, zrobimy sobie neurodiagnostykę, przejdziemy sobie, spróbujemy u niego zdiagnozować sobie ten bark, powiązać co ewentualnie z dysfunkcjami jamy brzusznej, może z innymi problemami. Plan też jest taki, że mieliśmy pewien pomysł na tego live'a, ale z racji tego, że chcemy troszeczkę zrekompensować całość, więc prawdopodobnie zrobimy więcej niż zakładaliśmy, żeby ten materiał był fajny. I z racji tego, że ten materiał miał rozpoczynać w ogóle sprzedaż Neurobarku 2.0, czyli takiego naszego internetowego dziecka, szkolenia konkretnego, 8-modułowego, 8-tygodniowego, które przeprowadza przez proces neurodiagnostyki kompleksu barkowego i ewentualnego leczenia w powiązaniu właśnie z szyją, z cylindrem brzusznym. Masa tego jest i chcielibyśmy, żebyście po prostu wykorzystali ewentualnie czas jesienny, bo to jest taki fajny czas na naukę, na refleksję, na zdobywanie nowych umiejętności właśnie tutaj podczas trwania tego kursu, który rozpoczyna się w październiku, a sprzedaż trwa w sumie od dzisiaj do następnego czwartku i z racji tego, że po prostu mieliśmy w topę początkowo w związku z Neurostreamem, miała być przesprzedaż tylko do dzisiaj, jest w sumie dla was tylko do dzisiaj, bo to oglądacie po prostu... W czwartek, ale możecie sobie spokojnie obejrzeć, bardzo fajna jakość. Ale dla tej ekipy tutaj, do jutra. Do jutra, dla was do jutra. Mam nadzieję, znaczy nie wiem, czy osoby, które są teraz na Instagramie, są osoby, które chciały tego Neurostreama oglądać, po prostu randomowo puściliśmy to na YouTubie, na Instagramie. Dobra, plan jest taki, mamy kompleks barkowy. Aha. I mówimy sobie o neurofizjologii. Oczywiście praca tutaj jest widoczna, widzicie o co chodzi. Dobra. I co się będzie działo? Tak. O co w ogóle chodzi? O co w ogóle chodzi? Słuchajcie, bo z problemami bólowymi barku, jak przychodzą, jak zgłaszają się po prostu do nas pacjenci, to zazwyczaj są to dwie sytuacje. I to jest tutaj akurat absurdalnie proste, bo można je podzielić na takie, gdzie pacjenci dokładnie wiedzą, co się wydarzyło, albo na takie sytuacje, kiedy kompletnie nie wiadomo, dlaczego ten bark boli. Więc pierwsza sytuacja jest akurat diagnostycznie o tyle prosta, bo mamy na przykład uraz, jakikolwiek wypadek komunikacyjny, gdzieś tam złamanie, pęknięcie, naderwanie dowolnej tkanki w tym obrębie. W związku z tym pojawia się oczywiście podrażnienie receptorowe, stan zapalny, który jeszcze bardziej to podrażnienie nakręca. No i po prostu nasz mózg odbiera to jako ból, który później utrzymuje się przez czas tam gojenia się akurat tej tkanki, występowania tego stanu zapalnego przez cały ten moment, kiedy te receptory są bardziej podrażnione. Bo zakładamy, że właściwie jeśli chodzi o kompleks barkowy, większość, znaczna większość, 99% prawdopodobnie sytuacji, to będzie ból pochodzenia receptorowego. Więc na początku, ja wiem, że my tak dosyć często akurat o tym temacie, skąd się bierze ból, mówimy, to jest super ważne, ale dzisiaj postaram się o tym powiedzieć tak w takim maksymalnym skrócie, żebyśmy mogli więcej czasu poświęcić na temat samego barku. Więc czym w sumie jest sam bodziec nocceptywny? Więc jest to po prostu podrażnienie jakiegoś receptora. Kiedyś jeszcze w nomenklaturze takiej medycznej używało się takiego jakby hasła jak nocyceptor. Obecnie teraz po prostu wiemy, że właściwie większość receptorów, prawdopodobnie wszystkie receptory przenoszą informacje różnego rodzaju i nie ma specjalnie takiego receptora, który służy tylko i wyłącznie do przenoszenia bólu. Receptory są multimodalne.
oznacza to, że one mogą przenosić po prostu różnego rodzaju informacje. Mechanoreceptory, zazwyczaj każdy z nich będzie mógł przenosić prawdopodobnie jakąś jedną swoją wyspecjalizowaną informację, typu na przykład o rozciąganiu, gdzieś tam o kompresji, o wibracji, o dotyku, ale przy odpowiednim natężeniu inne rodzaje tych bodźców również będzie przenosić. Więc bodziec nocceptywny to będzie po prostu tak zmasowana ilość danego bodźca, żeby nasz układ nerwowy zaczął go interpretować jako po prostu zagrożenie. Więc jeśli będziemy sobie delikatnie tylko dotykać gdzieś tam naszych tkanek, jest to nieduża kompresja, odbieramy to po prostu jako dotyk. W momencie, kiedy używamy bardzo dużo siły, pobudzamy dużo pól receptorowych plus jakby to nasilanie jest bardzo duże, gdzie nawet nie dochodzi jeszcze stricte do niszczenia tkanki, no to my już będziemy to jako ból odbierać. Więc tutaj akurat sytuacja jest w miarę prosta, jeśli to jest problem taki stricte lokalny. Boli nas mniej więcej tam, gdzie się uderzyliśmy. Tutaj akurat jest to też związane akurat z przenoszeniem informacji wzdłuż rdzenia kręgowego. Mamy coś takiego jak sensytyzację obwodową, więc w związku z tym, że mogą być podrażnione receptory w różnych częściach naszego ciała i one są przenoszone dosyć blisko siebie przez różne blaszki rdzenia kręgowego, to może później dochodzić do tego, że ten bodziec staje się nie do końca precyzyjny. Zwłaszcza kiedy większość z nas ma już jakieś obciążenie, jakieś chorobowe, nazwijmy to, jakąś po prostu historię różnego rodzaju urazów, które nasz układ nerwowy cały czas po prostu może pamiętać. Zwłaszcza jeśli mieliśmy taki bardziej, powiedzmy, obrazowy przykład. Uderzyliśmy się gdzieś tam kiedyś w staw skokowy. Mieliśmy tam jakieś, powiedzmy, skręcenie. Doszło faktycznie do uszkodzenia torebki stawowej, do wysięku. W związku z tym, że pojawił się stan zapalny, została zaaktywowana duża część receptorów. Dochodzi w dodatku do jakby nawet tworzenia i części receptorów, które można powiedzieć w pewnym stopniu są jakby uśpione. Czyli one normalnie przy dotyku czy przy jakimś pojedynczym drażnieniu receptorów nie powinny się aktywować, więc tych pól receptorowych jest znacznie, znacznie więcej. Dlatego później możecie to zaobserwować u niektórych swoich pacjentów, że nawet przy stosunkowo niedużym dotyku jakiegoś obszaru pacjent może to odczuwać jako dosyć silny ból albo po prostu jakiś taki bardzo drażniący, nieprzyjemny dla niego bodziec, taki jakby nieadekwatny do siły, jaką używamy. Jest to jakby związane stricte tutaj z tym mechanizmem. Więc powiedzmy, że tam staw skokowy nam się fajnie wygoił, minęło jakiś czas, miesiące, może nawet lata, no ale my cały czas gdzieś tam po prostu sobie chodząc obciążamy ten staw skokowy. Więc bodziec, który dociera do nas, jest na tyle nieduży, że on nie wywołuje informacji o tym, że to nas naprawdę boli, ale jednak jakaś tam informacja wzmożona tymi szlakami będzie do centralnego układu nerwowego docierać. W związku z tym będzie to jakby cały czas upewniało nasz mózg o tym, że on musi stworzyć jakąś kompensację, dlatego że potencjalnie jest tam nadal jakieś zagrożenie. Więc taka sytuacja, w związku z tym, co mówiłem o poszczególnych jakby blaszkach rdzenia kręgowego, może dochodzić do takiej sytuacji, że łączy nam się to w dodatku z reakcjami autonomicznymi. Czyli nie dość, że problem narządowy może nam stricte dawać problem taki już w narządzie ruchu, który jakby tak naprawdę on się tam nie znajduje. Jest to, powiedzmy, pewnego rodzaju błąd, tak to nazwijmy, naszego układu nerwowego, ale ból sam w sobie i taka dysfunkcja może nakręcać w dodatku taką reakcję autonomiczną. Czyli zawsze, kiedy ten układ nocceptywny nam się pobudza, to jednocześnie cierpi na tym układ autonomiczny, on jakby staje się bardziej wyczulony. Więc w związku z tym dochodzi do takiego zamkniętego koła. Nim bardziej mamy pobudzony układ współczulny, tym gorzej, może inaczej, tym nasz mózg będzie bardziej wyczulony na to, żeby zbierać informacje o jakimś zagrożeniu,
to nakręca sytuację bólową i nakręca nam, powiedzmy, jakby samą tą dysfunkcję somatyczną, więc w związku z tym będzie zmieniała się faktycznie struktura tkanek, więc u takiej osoby, która będzie miała, powiedzmy, problem narządowy, który będzie rzutował nam do barku, my w tym barku również często będziemy mogli palpacyjnie sobie taką zmianę znaleźć. Tam skóra może mieć inną fakturę, może mieć inną, powiedzmy, wilgotność. Pacjent prawdopodobnie będzie miał tam ograniczony zakres ruchomości. To może wtórnie doprowadzać do tego, że no powstanie tam na przykład jakiś przykór, czy taki torebkowy, czy jakby sama powięź w tym obszarze będzie też reagowała inaczej. Więc to nie będzie problem pierwotny, ale on się stanie jakby wtórny do problemu tkankowego. Samo w sobie to znowu będzie nam nakręcać układ autonomiczny, a on będzie jeszcze jakby cały czas pogarszał tą sytuację. Więc to się może dziać na przestrzeni gdzieś tam wielu miesięcy, wielu lat i z jakby takim zwiększonym obciążeniem środowiskowym doprowadzać do sytuacji, gdzie nasz organizm już nie jest w stanie sobie do końca z tym poradzić i akurat bark jako takie gdzieś tam słabe ogniwo, które już jakby wcześniej oberwało na przykład narządowo, no może po prostu zacząć boleć w taki sposób tak zwany idiopatyczny, tak? Czyli jakbyśmy sobie poszukali książkowo, pacjent trafia do terapeuty, do lekarza, do kogokolwiek, tutaj jakby bada ten bark obrazowo, być może nie znajdzie tam niczego takiego istotnego, co miałoby jakby tutaj swoje odzwierciedlenie w tym problemie, więc takie problemy się jakby mianem tych problemów idiopatycznych określa. Więc mam tutaj dla Was jeszcze taki akurat slajd, którego nie chciałbym do końca też całego jakby omawiać, bo jest tutaj dosyć dużo rzeczy, które jakby nie są jakby łatwo przekładalne na naszą praktykę, więc osoby takie bardziej zainteresowane to też odsyłam dalej do grzebania po prostu w fizjologii, ale mamy dosyć mocne podłoże jakby naukowe do tego, że terapia manualna ma faktycznie dosyć duży wpływ na działanie układu nerwowego, w tym układu autonomicznego, więc mamy przez to taki bezpośredni wpływ na funkcjonowanie narządów wewnętrznych. Więc teraz akurat doniesienia gdzieś tam z ostatnich lat najczęściej skupiają się jakby na tym, że terapia manualna faktycznie ma dosyć jakby takie mocne działanie przeciwbólowe, no ale też wiemy, że w związku z tym, że zmniejsza się ból, to poprawia się jakby nam stricte sama funkcja, bo zmniejszenie bólu jest jakby często badanym czynnikiem, ale to wynika z czegoś, czyli po prostu z tego, że zdjęliśmy coś, co ten problem bólowy gdzieś tam nam wywoływało z jakiegokolwiek poziomu, jakby on tutaj by nie wychodził. Więc gdzieś tam pewnie w trakcie, jak będziemy sobie pracować już na jakichś poszczególnych częściach ciała, powiedzmy, to sobie gdzieś tam powiemy, w jaki sposób to może gdzieś tam dalej w praktyce rzutować. Więc tak to wygląda ze strony takiej stricte fizjologicznej. Tak. No i problem jest taki, że tak naprawdę jak mówisz o tych problemach idiopatycznych, którym pacjenci przychodzą, no to tak naprawdę to jest większość pacjentów, którzy nas trafiają, bo nikt za bardzo nie wie, skąd te ruchy bólowe są. I oczywiście gdzieś tam pacjenci próbują jakby obwiniać jakby problemy gdzieś tam przeciążeniowe w przeszłości, ale tak naprawdę nie możemy nigdy postawić takiego, wiecie, jakby prostego. Tak, bo czasami faktycznie tak jest, prawda? Tak jest, no. Tutaj często nasi pacjenci jakby zdają sobie z tego sprawę, że bark ich na przykład boli, ale problem zaczął się wiele, wiele lat wcześniej, kiedy tam z tym barkiem faktycznie coś się strukturalnie zadziało. Później przez jakiś czas był spokój, no i nagle po latach jakby ten problem wraca, nie? Więc tutaj jak najbardziej to może być taka przyczyna, aczkolwiek też nie zawsze jest, więc tutaj jakby tego znaku równa się też nigdy nie można od razu bez zbadania tej sytuacji postawić. Natomiast powoli Wam powiem mniej więcej, co my za chwilę będziemy robić, dlatego że w notatkach osoby, które zapisały się do tego streama, w sumie to pewnie wrzucimy je wszystkim, te notatki. Tak naprawdę na całej liście newsletterowej, więc każdy będzie mógł sobie te notatki zobaczyć, o ile oczywiście zapisano naszą listę, był zapisany zanim ten film powstał w sumie. Bo jak ktoś tam obejrzy ten film za kilka tygodni, to pewnie już niekoniecznie dostanie takie materiały. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, ja sobie tutaj odpalę aktualnie
rzeczy, dlatego że przerwniemy sobie przez taki proces diagnostyczny z pacjentem i zrobimy sobie teraz, tylko ogarnijmy tutaj sobie nasz tutaj stół do terapii, gdzie tak naprawdę dopytamy się troszeczkę o te problemy z barkiem, bo tak naprawdę wywiad jest kluczową rzeczą w gabinecie i na to warto poświęcić sporo czasu. Później zbadamy sobie tak zwany neurofizjologiczny stan pacjenta, czyli zobaczymy sobie, czy ma zaburzenia globalnej tończności, bo my jak opieramy się na testach tończności mięśniowej, na testach nerwomięśniowych, to niestety takie zaburzenie globalne troszeczkę nam delikatnie, jakoś specjalnie bardzo, trochę komplikuje sprawę, dlatego że nie możemy użyć sobie potencjału tych testów. Zobaczymy sobie też jakość aktywacji jednostek motorycznych. Zadaniowość akurat sobie tutaj odpuścimy, jakby tutaj jakby macie teoretycznie w tych notatkach. Natomiast to jest takie opcjonalne. Można to sprawdzić, czasami dane to fajne jakby możliwości diagnostyczne, czasami będzie takie troszeczkę zbędnym narzędziem, bo przecież i tak, jeżeli znajdziemy sobie jakieś dysfunkcje priorytetowe, to nam zadaniowość się poprawi, to jest jakby, nie ma co dyskutować. I zbadamy sobie tak naprawdę później funkcję tego kompleksu barkowego i tu jest taki jakby dowolność, dlatego że dużo osób korzysta z różnych metod terapeutycznych, więc my zbadamy sobie po prostu ruchomość, ruchy czynne i tak dalej, czyli po prostu funkcję pacjenta i przejdziemy sobie przez takie kluczowe obszary do testowania. Czyli zbadamy sobie na początku głębokie stabilizatory stawu ramienno-opadkowego, czyli cały stos rotatorów, biceps, głowę długą z naciskiem na właśnie głowę długą, tricepsik. Zbadamy sobie warstwę powierzchowną, czyli te mięśnie gdzieś tam typu naramienny, piersiowy, najszerszy grzbiet tutaj odgrywa dość istotną rolę i piersiowy, no i piersiowy większy. Stabilizacja łopatki jako ewentualnie podstawa do prawidłowej pracy stawu ramienno-opadkowego. Szyję, bo ona ma wpływ. Myślę, że tu nie trzeba specjalnie jakby dyskutować. Totalnie, nawet nie trzeba gdzieś tam daleko idących wniosków. Tak, spod barkowy po prostu, tętnica nadobójczykowa, wiecie, no jakby... Sporo struktur mięśniowych, które po prostu przechodzą nam lokalne. Z odcinka szyjnego do... Tak. Lokalne barku, problemy, więc tutaj akurat dużo osób, jak jeszcze gdzieś tam w swojej praktyce wyklucza założenia tendencyjne, no to szyja, bark jest takim klasyką, no nie? Standard. Lekarze ortopedzi tutaj jakby często też winią to szyję, czasami słusznie, czasami niesłusznie, ale tutaj to każdy o tym ale wie. Ale nikogo to nie dziwi. Nikogo to nie dziwi, to jest standard, bo jakbyśmy już poszli typu dysfunkcja obrębie kręgu spalędziowego, a kompleks barkowy, to oczywiście część praktyków, szczególnie osób, które ruchowo pracują z pracami, no to wiedzą, że wydolny tył, prawidłowa praca miednicy jest kluczowa do łopatki, a ta no istotna i mega ważna dla stawu ramienno-opadkowego. Natomiast lekarz ortopeda? Mogą być różnie, no nie? To zależy. Nie ma żadnych nerwów idących z odcinka lędźwiowego do barku. Bezpośrednio. A mięśnie po prostu są i nie mają żadnego wpływu, a powięź to wiecie. Nic nie. Po prostu jest taka biała istota, niekoniecznie istotna. Dobra, i później przejdziemy sobie na cylinder brzuszny, tak jak mówiliśmy, to jest mega ważna sprawa i to jest będzie nasz taki punkt wyjścia. Zobaczymy sobie po prostu, co działa prawidłowo w kompleksie barkowym, a co nie. Dlatego, jak coś działa prawidłowo, to my specjalnie nie możemy nic z tym zrobić. Po prostu działa, jest super, tak? Natomiast jak mamy zaburzenie tonicności mięśniowej, to możemy sobie sprawdzić, dlaczego. I tutaj będzie taki moment, żeby sprawdzić, czy to jest jakoś powiązane z narządami trzewnymi. Możemy to zrobić sobie wykorzystując bramkę bólową na przykład i sobie palpując, macając bezpośrednio narządem, bo też tak można robić, ale można być troszeczkę bardziej precyzyjnym, wykorzystując te punkty Chapmana, które tutaj mamy dla Was przygotowane, albo można też ewentualnie sprawdzić sobie tak zwane punkty alarmowe dla meridianu. Brzmi już troszeczkę magicznie dla niektórych, ale co by nie mówić, no znaczna część kinezjologii, duża część kinezjologii wywodzi się częściowo też z medycyny wschodu. Czy to już się zakończyło? Nie. Ponownie łączę. Śmieszna sprawa, nawet nie na Instagram, no nie? Bo wiecie, zrobiliśmy taki, no internet po prostu nas ewidentnie pokonał, może tylko, że burza idzie, ale idźmy, wiadomo, że kluczowe jest nagranie tego materiału, przejdźmy sobie do tematów, więc wykorzystamy sobie te wszystkie punkty kluczowe dla konkretnych narządów i tam sobie będziemy szukać tak zwanego miejsca negowania dysfunkcji, czyli co my musimy zrobić, gdzie dotknąć, gdzie przełożyć rękę, co wykonać jako procedurę, żeby mięśnie, które były niewydolne, nam się zaktywowały. I jeżeli to jest obszar priorytetowy, sprawdzimy sobie to, to będzie po prostu z tym pracować. Jak? Nie wiemy, dlatego że nie wiemy, co będzie tym punktem. Nie wiemy, czy to będzie konkretny narząd, czy to będzie jakaś tkanka łączna, czy to będzie po prostu żołądeczek, czy wątroba i tak dalej. Oczywiście będziemy bazować tutaj na podrażeniach receptorowych, co było tutaj mówione przez Maćka, a nie, jak to niektórzy mówią, po prostu na przesuwaniu narządów.
To się nie dzieje, no nie? I my się tutaj jakby często... Znaczy one się jakby same w sumie przesuwają tak. zgodnie z naszym rytmem oddechowym, ale gdyby to miało potencjał leczniczy, to ludzie oddychając by się leczyli. Trochę tak jest czasami, tak, po pierwsze. Ale to są ale, też daleko idące wnioski. A z drugiej strony może tak być, że jak już i prędzej, jak już, to ta praca ma spowodować, że te narządy się zaczną przesuwać same. Bo one się nie przesuwają, więc tak. jak już, to my tak naprawdę powodujemy, że one się będą przesuwać, bo się nie przesuwają. Z takich ciekawostek, nie wiem czy wiecie, ale jeżeli chodzi na przykład o ataki żołądeczek, który jest od razu pod przeponą, to podczas prawidłowej pracy przepony, to on jest w stanie obniżyć się nawet w niektórych ulicach też do kilkunastu centymetrów do dołu. Tam chyba nawet 12-14 centymetrów, więc on się ruta, już wiecie, tak? No, zwłaszcza jak się najeba. Dobra, więc tutaj się chodzi o praktykę, o jakby taki wstęp do praktyki, to myślę, że wiemy, co mamy robić. Notatki wam troszeczkę pomogą tutaj w tym, co my robimy, więc można sobie tutaj śledzić te kilka stron i myślę, że możemy przejść, a ja po prostu tego Instagrama tutaj zakończę, bo mieliśmy takie aspiracje, żeby wiecie, tutaj tego Instagrama puścić, bo będzie fajnie, ludzie będą sobie oglądać to, co my robimy, bo przecież kilka osób zarezerwowało jakieś terminy tutaj te wieczory i sobie z nami siedzą. Natomiast no nie udało się. I mamy nadzieję, że ten film zrekompensuje to, bo mamy taki troszeczkę delikatny niesmak, bo zaklepał się sobie wieczór i nie udało się, ale nadrobimy zaległości, myślę, że będzie fajniej. Obiecujemy, że wyjdziemy na plus. Duży jeszcze. Dobra, ogarnijmy sobie troszeczkę przestrzeń. Zawołajmy sobie Łukasza, bo w sumie prawdopodobnie plan był taki, że on miał już kończyć wszystko, a się okazało, że dalej tutaj dopiero zaczyna. Dobra, wiesz co Maciek, ale może zróbmy sobie tak, że po prostu, bo wtedy miałeś mieć taką, wiesz, piękną funkcję czytania komentarzy i odpowiadania na pytania, ale nie masz takiej funkcji, więc może zróbmy sobie tak, że po prostu ja na razie sobie będę minusował, ale jakbyśmy po prostu jakieś takie wrzutki ciekawe, a po prostu pod kątem sprawdźmy to, bo mieliśmy wyjść mocno poza materiał, to będziemy sobie od razu lecieć, dobra? Bo jakby co dwie głowy tutaj to... nigdzie nie. Co nie jedna. Dobra, Łukasz, możemy cię prosić? Super. Wyczekałeś się troszeczkę, co? Okulary zostawić, co? Czy... A możesz wziąć na razie, wszyscy jesteśmy w okularach, więc bądźmy sobie dalej. Tylko, że ty masz takie, wiesz, potrzebne do życia, a my takie po prostu, jest fajnie. A, wiesz co? Chodź może tutaj troszeczkę, bo to jest lewy bark. Lewy. Dobra, usiądź sobie. I teraz tak, kilka rzeczy, może sobie tak. O, ja to proponuję tak, Maciek. Patrz, siadaj. To ja też mam przesunąć. A to chodź tutaj, proszę tu przesunąć. No tutaj, to tam, a ja tutaj, dobra? Okej. Okay. Dobra, słuchaj, krótkich kilka pytań dotyczących twojego kompleksu barkowego, bo tak, to co rozmawialiśmy chwilkę, kilka lat mówiłeś, że tam 6-7 lat coś tam sobie bardziej dzieje się. Teraz jest spoko, bo kilku terapeutów fajną robotę zrobiło i jest dużo lepiej, ale on się pojawia. Nie codziennie chyba z tego, co mówiłeś, ale dzisiaj na przykład jakiś ból był. Tak, to był taki ból dosłownie kilkuminutowy. Okej, okay, a mógłbyś ten ból gdzieś tam opisać mniej więcej, jak to wyglądało? To jest na... Gdzieś mniej więcej na tym zakresie pracował. Mhm. Dobra, i on jest taki gdzieś tu w okolicy mięśnia piersiowego. Dokładnie. Gdzieś tam jest bardziej jest głęboki. Na tym zakresie, jeżeli ten ból przełamę, podniosę bark, jest wtedy okej. Okej, to dobra. To jest jeden punkt. Okej, okay. Czyli w konkretnym ustawieniu ten bark jest bolesny. A powiedz mi, a wcześniej jak ten ból wyglądał? To było też tak samo, dokładnie tak samo. Identycznie, tylko większe nasilenie i częściej się pojawiał. Większy ból. Dobra, powiedz mi jakieś problemy, nie wiem, promieniowanie, drętwienie do ręki, cokolwiek nie. takiego? Nie, punktowy, okay, punktowy ból. Dobra, i teraz tak, czy oprócz problemów z kompleksem barkowym coś innego w twoim tutaj zdrowiu się dzieje? Coś mówisz o kręgu słupie lędźwiowym, że czasami bywało ciężko, a teraz też jest wyciszony temat i jest troszeczkę lepiej. Tak, nie jest ogromna poprawa, podchodzę do osteopaty. Dobra, okej, okay, więc w ogóle super. Powiedz mi w takim razie jeszcze jedną rzecz, bo gdzieś tam wspominałeś o jakichś tam delikatnych zaburzeniach trzewnych. Jakie to były problemy? Coś tam padało pod kątem chyba zgagi delikatnego, a z refluksem też coś tam się działo? Nie, tylko zgaga. Tak. Często? Też ciężko tak jest naprawdę określić, bo to jest kwestia może bardziej trybu. Czy weekendu, czy trybu jedzenia i tak dalej. Okej, okay, dobra, ale widzisz jakieś powiązania, korelacje właśnie z gdzieś tam z jedzeniem i że to tam jakieś grupy produktów zjesz i na przykład nasila się ten problem? Czy to jest, nie wiem, bardziej pod kątem stresu, czy bardziej pod kątem zmęczenia, czy... Bardziej pod względem tego stresu i zmęczenia. Dobra. W tym się nasili. Okej, okay. A powiedz mi jeszcze jakieś takie, zauważyłeś korelacje, na przykład, nie wiem, że masz tutaj ten problem z tą zgagą na przykład i pojawia się częściej ból barku, czy coś takiego? Nie, nie ma takiego. Okej, okay. Dobra.
Myślę, że możemy sobie przejść w takim razie. Tak naprawdę, a jeśli chodzi o wywiad, tutaj jakoś wybitnie dużo rzeczy nie wyciągnęliśmy z tego, bo czasami są takie rzeczy, gdzie można to jakoś fajnie powiązać, czasami nie. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Jeśli chodzi o ten bar, to ty, nie wiem, jest jakiś taki moment, kiedy na przykład coś zaczęło boleć, to była jakaś sytuacja, to był jakiś uraz, to było jakieś nadciągnięcie, cokolwiek? Nie, to już jest tak naprawdę, że nie pamiętam, kiedy okay. się zaczęło. Dobra, dobra. A więc myślę, że możemy sobie przejść takim razie do testowania, potem sobie szukać, bo czasami jest tak, że rzeczywiście pacjent nam powie mega dużo i jesteśmy w stanie tutaj sobie sprawdzać. Czasami jest tak, że powie nam bardzo mało i wtedy będziemy musieli samodzielnie tutaj szukać. Natomiast kilka sytuacji, bo też wspominałeś o jakichś operacjach. To było staw kolanowy. Dwie operacje na staw kolanowy, tam była łąkotka i rekonstrukcja więzadeł. Jakiekolwiek inne operacje? Nie. Nie. To było tylko. A powiedz mi jeszcze jakieś urazy, oprócz, znaczy tak, no bo to wiadomo, kolano było wcześniej. Coś jeszcze? Wybita piąska. Okej. Okay. Jakieś konkretne upadki na tyłek, na głowę, gdzieś tam, przerwanie ciągłości skóry, blizny na twarzy, coś takiego? Co prawda, w sumie z 2 miesiące temu wyrzynałem się tak na rolkach konkretnie. I to tylko tam był problem z kością ogonową, ale to wszystko okej. Okay. Tak, ale to też jest świeża sprawa, no nie? Bo jakbyśmy chcieli tak, myśleć w kategoriach twoich lędźwi albo twojego barku, to okej, okay. To świeże. To mogłoby się ewentualnie spowodować, żeby na przykład nasiliłyby się jakieś dolegliwości bolowe, ale nie nasiliło się nic. Nie, to dobra. Nie miało nic. Okej, okay. Bark tylko lewy. Tak. Prawie nigdy w ogóle, wszystko w porządku. Dobra. Myślę, że możemy sobie przejść w takim razie do badania. Zobaczmy sobie kilka rzeczy. I teraz tak, z racji tego, że my często badamy sobie taki neurofizjologiczny stan pacjenta, to weźmy sobie bark, na który Łukasz nie narzeka, weź sobie tak, nogi sobie wiszą. Ja sobie jedną rzecz sprawdzę tylko. Pokaż mi tutaj w ten sposób, trzymaj sobie tak rękę, łokieć wyprostowany, to się patrzy przed siebie, utrzymaj sobie tak rękę i nie pozwól mi jej opuścić do dołu. Trzymaj mocno, 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 mocno. Działa prawidłowo. Odruch ucieczki, trzymaj. Ok, i odpuszcza. Fajnie bardzo. Utrzymaj jeszcze raz. Więc tak, plan jest taki, że teoretycznie zbadamy sobie u ciebie układ nerwowy, ale wykorzystamy sobie układ narządu ruchu do tego, więc będziemy sobie oceniać wydolność mięśniową i zobaczmy sobie tak. Mięsień, zobacz, wyjściowy jest silny, ja sobie obciążę u ciebie klatę, trzymaj mocno, 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 mocno. Działa. Mogę tak, skracam sobie włókna mięśniowe tutaj, obciążam z taką samą siłą, ty z taką samą siłą trzymasz, trzymaj. I nam to powolutku odpuszcza. I to jest reakcja super, no nie? Jakby tak twoje całe ciało działo, to nie miałbyś ani problem z plecami, ani z barkiem, byłoby wszystko super, więc zobaczymy sobie w takim razie, co nie działa. Dobra, ja sobie tutaj przysunę się troszeczkę w ten sposób. Myślę, że odstawimy sobie na razie to krzesło tutaj. I teraz tak. Znowu, zobaczmy sobie, mówisz o piersiowym większym, zobaczmy sobie, co tutaj działa, co nie działa. Trzymaj w takim razie sobie rękę prosto tutaj w łokciu, utrzymaj ją, znowu patrzy się przed siebie, siedzi sobie wygodnie i nie pozwól mi tej ręki opuścić. Ok. I zobacz, jaka w ogóle różnica jest, no nie? Ta ręka tak działa, ten sam mięsień po tej stronie, trzymaj, tak działa. Spora różnica, no nie? Tak. Prawdopodobnie czujesz fajne aktywacje tutaj, a tutaj tak naprawdę z jakiegoś powodu ten mięsień nie aktywuje się, no nie? Ja wyczułem jakiś przeskok. Nie? Przeskok, dobra. Ok. Czyli tak, górna część mięśnia piersiowego większego jest niewydolna. Sprawdźmy sobie, trzymaj środkową część. Ona też nam trochę lepiej działa, trzymaj, ale też powolutku odpuszcza. Dobra, trzymaj sobie. Zobaczmy sobie dolną część, trzymaj. Nie pozwól. Dolna część nam działa. Trzymaj, ale tego napięcia jest za dużo, nie odpuszcza, więc bardzo sztywna. Prawdopodobnie jest duża szansa, że kompensuje gorszą pracę tych mięśni powyżej. Dobra. Jak już jesteśmy przy takiej warstwie powierzchownej, bo pacjenci często zgłaszają dysfunkcję właśnie dolegliwości bólowej, to zostańmy sobie tutaj. Przesuń się troszeczkę bliżej do mnie. Okay. Mhm. Druga rzecz. Obcajmy sobie najszerszy grzbietu. Trzymaj tak, prosto łokieć. Nie pozwalasz mi te ręki odsunąć. Trzymaj mocno. I on nam, jak widzimy tutaj, też nie działa, rozluźnij się. Ocenimy sobie mięsień naramienny. Trzymaj. Nie pozwól. Tutaj. Dobra. I to jest ten twój ból. Dobra. Akurat teraz był w innym miejscu niż okej, okay. Dobra. A to jest mniej więcej taki parażający, że odpuszczasz wtedy od razu szybko. Okej, okay. Dobra. Trzymaj tak. Ocenimy sobie tak. Dobra. Wiecie co, ja sobie tak stanę tutaj. Co prawda powinienem pchać tą rękę, ale będę ciągnął, może nic się złego nie stanie. Trzymaj. Działa prawidłowo, chyba. Trzymaj. Nie. Za dużo napięcia. Rozluźnij się. Trzymaj. Nie pozwól. I tutaj. Trzymaj. Dobra. Rozluźnij się.
Więc de facto na razie zbadaliśmy sobie kilka mięśni i żaden nie działa prawidłowo. Jeśli chodzi o te powierzchowne struktury rotujące kompleks barkowy, zobaczmy sobie głębokie stabilizatory. I to będzie nas bardzo istotne. Trzymaj tak prosto łokieć. Nie pozwól mi ręki przyciągnąć. Okej, dobra. Nadgrzebieniowy nam nie działa. Trzymaj. Nie pozwól. Podgrzebieniowy też nie. Czy to było bolesne? Tak, to już właśnie było moment tego przełamania. Dobra, trzymaj. Obły mniejszy. Dobra. Podłopatkowy, trzymaj. Dobra. Rozluźnij się, więc tak to wygląda. Czyli jeśli chodzi o stożek rotorów, to też tutaj mamy sporo zaburzeń i gdzieś tam nadolegliwości bólowe pojawiły się. Trzymaj. Biceps. Trzymaj. Nie pozwól. Dobra. Tak samo. I triceps. Utrzymaj. Nie pozwól. Trzymaj. Ok, sztywniutko. Więc dużo zaburzeń, jeśli chodzi o głębokie stabilizatory, tam nic nie działa prawidłowo. Triceps hipertoniczny, a głębokie też w zależności od struktury, albo wyhamowania, albo hipertonia. Więc zaburzenie tończności mięśniowej konkret. Dobra, to było to. Jeśli chodzi o kompleks tak naprawdę barkowy, to kluczowa jest praca łopatki. Tu możemy sobie ocenić kilka struktur, które tą łopatkę stabilizują i mają możliwości, tak naprawdę poruszają tą łopatką, więc badajmy sobie, choćby tak, zębaty przedni, trzymaj, ręka do przodu, stara się tak, czy popchnij w tamtą stronę, super, ręka tutaj, głowa przed siebie, ręka przed siebie, trzymaj, nie pozwól. I zębaty niewydolny, trzymaj, czworoboczny, część dolna, nie pozwól. Też. Piersiowy mniejszy. Trzymaj. Nie pozwól. Przyciągnij rękę do tułowia. Nie pozwól. Ok. I mięśnie równolegoboczne. Utrzymaj. Nie pozwól. Dobra. One akurat działa prawidłowo. Dobra. I teraz tak. Myślę, że tułów sobie na razie tutaj czy odpuścimy, czy nie. Sprawdźmy, bo to też nam można dać ten fajny pogląd. Połóż się na plecy, wiesz co? Głowę w tamtą stronę. Jednak praca w gabinecie to praca w gabinecie, nie? Tutaj widzę, że takie różne krzesła i tak dalej. Zobaczmy sobie kilka rzeczy. Oceńmy sobie tak. Po pierwsze, trzymaj. Druga noga tak samo. Ocenimy sobie przednią ścianę jamy brzucha. Przyciągnij nogi do siebie. O, troszkę pięty wyżej. Nogi jeszcze bardziej do siebie. Nie pozwól tutaj tej pozycji zmienić. Staraj się mieć kręgosłup, będzie przyklejony, miednicę ustabilizowaną. Ok, dobra. Tu też średnio. Nogi prosto znowu. Prosto, prosto, prosto. Nie, czekaj chwilę. Kolana prosto. O, super. Utrzymaj taką pozycję. Nie pozwól mi tych nóg przyciągnąć do mnie. Ok, tutaj trzymaj. Działa prawidłowo brzuch po tej stronie. A po tej stronie trzymaj, nie pozwól. O, i też spora różnica, no nie? Po tej stronie aktywacja brzucha. Trzymaj mocno. Słabiutka. A zobacz sobie po tej stronie. Tak, żebyś miał pogląd tutaj na... Trzymaj, nie pozwól. Jest różnica, no nie? Bardzo fajnie aktywujesz mięśnie brzucha po tej stronie. Tutaj troszeczkę słabiej. Dobra. I teraz tak naprawdę myślę, że możemy sobie przejść do fajnych rzeczy. I teraz tak, w waszych notatkach tutaj bardzo fajna wiedza kinezjologiczna dotycząca tego, co tak naprawdę, jakie narządy możemy powiązać sobie z konkretnymi strukturami. I zobaczcie sobie, na przykład macie na ramienny zębaty przednie. Robiliśmy to, było tam zaburzenia. Teoretycznie mogły to oznaczać jakieś problemy w obrębie płuc. To nie muszą być, wiecie, i to jest tak. Jak mówimy takie rzeczy, to warto byłoby tutaj wiedzieć, że niekoniecznie chodzi o jakieś problemy strukturalne w obrębie konkretnego narządu. Bo czasami okazuje się, że załóżmy, wychodzą nam jakieś zaburzenia w obrębie pracy mięśni brzucha, później szukamy sobie konkretnymi punktami i dowiadujemy się, że jest tu jakaś dysfunkcja w obrębie na przykład jelit i mówimy do pacjenta, że mamy jakieś dysfunkcje w obrębie jelit. I pacjent mówi, to jest niemożliwe, bo miałem USG, miałem brzuszny, jest wszystko ok. Tak? Dlatego, że to mogą być niewielkie problemy znowu związane z podrażnieniami konkretnych grup receptorów,
a niekoniecznie jakieś problemy związane z zmianami struktury jelit, które po prostu są widoczne w badaniu obrazowym i tak dalej. Więc to jest istotne, że my damy sobie często niewielkie zmiany, które mogą być pod kątem funkcji narządów, a niekoniecznie stricte zmiany strukturalne, które możemy sobie zaobserwować właśnie w badaniach obrazowych. I czasami się tak może okazać, że nam wyjdzie jakiś problem narządu, powiem pacjentowi, że jakieś podrażnienie w obrębie żołądka i pacjent na przykład stresuje się, także ok, ale to chcę teraz gastroskopię skopić i tak dalej, przecież nie mam zaburzeń, nie mam refluksu, nie mam zgagi, teoretycznie z tym żołądkiem nic się nie dzieje, więc my jesteśmy w stanie wyłapać bardzo niewielkie zmiany funkcjonalne w obrębie naszego ciała i tak naprawdę nie ma co się fiksować i też nie ma co pacjentów straszyć. Czasami jest tak, że nawet nie mówimy pacjentom, robimy sobie konkretne rzeczy, zaaktywuje im się bark, okazuje się, że poprawia się funkcjonowanie w codziennym życiu i zostawiamy często to dla siebie, a jak pacjent jest bardzo ciekawy, możemy mu rzeczywiście wytłumaczyć, o co chodziło. Myślę, że takim dobrym określeniem jest, że są to problemy natury subklinicznej, tak? Czyli po prostu teoretycznie w obrazie klinicznym jeszcze nic ciekawego tam nie wyszło, ale może jakbyśmy z tym tematem ci zrobili, to w konsekwencji jakieś problemy trzewne by się pojawiły, tak? Bo przecież mamy dużo chorób, które dotyczą narządów trzewnych i znowu mają charakter idiopatyczny. I my nie wiemy, skąd te problemy są, a może to jest po prostu podrem jakby problem, który jest taką śnieżną kulą, która toczy się od dawna i być może byśmy w stanie byli włapać to wcześniej, gdybyśmy trafili w dobre ręce. Więc możemy sobie zerknąć się w obszarze pus, bo tutaj będą dysfunkcje czy to zęba tego przedniego, czy naramiennego. A tak naprawdę dla mnie też istotną rzeczą moglibyśmy sobie sprawdzić tak naprawdę, jeśli chodzi o tutaj Łukasza, jego problemy jakieś związane z refluksem na przykład, same mięśnie, które związane są z żołądkiem, czyli przedni mięsień szyi, klatka piersiowa tak naprawdę, górny akron klatki piersiowej, więc de facto byśmy mieli w tym momencie powiązać to z narządami, to by się okazało, że sporo tego jest, bo mamy i piersiowy większy, i w ogóle klatkę piersiową, i najszerszy grzbieta, to jest w ogóle inny narząd, i mięsień brzucha, czyli teoretycznie by jelita, więc sporo tego by wyszło, więc zróbmy sobie troszeczkę to inaczej na początku. Ja myślę, że całkiem fajnym problemem byłoby sprawdzenie sobie tak naprawdę jamy brzusznej, tkliwości jamy brzusznej i oceny tak naprawdę tego obszaru. Nawet na YouTubie, jak dobrze pamiętam, jest film jeszcze Macieja, taki stary, z badania kwadrantów w obrębie jamy brzusznej. Fajnie sobie to zrobić, dlatego to też mam jakiś pogląd pod kątem napięć w obrębie konkretnych narządów, więc moglibyśmy sobie coś takiego tutaj zrobić. Więc ja przebrnę sobie przez tutaj naszych 9 punktów, które często... Jak tutaj? Tu już stapie, niżej było gorzej. Czyli wyżej, niżej było gorzej, tak? Tak. Okej. Okay. Dobra. I teraz tak. Rzeczywiście troszeczkę tkliwości w tym obszarze, mamy i tak jakbyśmy mogli się skupić, to bardziej byłyby to obszary gdzieś tam jelit, prawdopodobnie, jelita grubego, być może. Natomiast one mogą być, bo tutaj tych punktów zaczepienia mamy kilka. Tak naprawdę. No po tak, pierwsze, no, mamy i struktury mięśniowe, nie? Więc tak. One same w sobie. Mhm. No i poza narządami, no to musimy pamiętać, że one też są na czymś w sumie zawieszone. Tak. Więc zawsze jeśli pojawiają się jakieś takie wrażenia bólowe, jest tam jakoś niezbyt fajnie, no to po prostu wiemy, że to receptory jakoś na to reagują, mhm. Ale one mogą pochodzić na razie z różnych miejsc. No bo znamy obszar, nie? Ale jakby jeszcze nie do końca wiemy, czy to faktycznie narząd. Tak. Jednym z punktów zaczepienia, który był tu dobry, to jest taki mechanizm, który opisujemy bardzo szczegółowo na neurobarku, czyli tak naprawdę dysfunkcja, i to by nawet tu się pasowało pod kątem aktywacji cyrna brzusznego, to byłby taki problem, który jest związany z tym, że mamy dysfunkcję cyrna brzusznego, one w konsekwencji wpływają na gorsze pracę łopatki, a ona w konsekwencji wpływa na gorszą pracę stawu ramiennopodkowego. Jest bardzo duża szansa na to. Mhm. Musielibyśmy tylko Łukasza dojść, dlaczego on ma problemy z przednią ścianą brzucha i lewą stroną, a niekoniecznie prawą. Więc tutaj taki powiedzmy mini zagadka by się zrobiła. Plus jest taki, że możemy sobie wyłączyć zaburzenia prawdopodobnie gdzieś tam narządów trzewnych, bo wtedy by nam wyhamowała się, jeśli chodzi na przykład o jelito cienkie, prawdopodobnie cała jama brzuszna, a niekoniecznie lewa strona tylko. Pewnie tak by było, bo chociaż nie wykluczamy, ale częściej tak się zdarza, tak, że zaburzenia obustronne wpływają na to, że w ogóle bierzemy pod uwagę jakieś zaburzenia stricte narządów trzewnych i mięśni z nimi powiązanych. Więc zróbmy sobie tak, bo teraz sobie Łukasz leży i tak naprawdę mamy wyłączony cylinder brzuszny,
jest poprawa percepcji, poprawa stabilizacji. Zobaczmy sobie, czy te struktury, które dawały dolegliwości bólowe u niego wcześniej, teraz są. Ja myślę, że warto byłoby zbadać mięsień naramienny, dlatego że on był bolesny i to jest właśnie bardzo fajne dla pacjentów. Pojawił się spory ból podczas tego testowania, więc zobaczmy, czy jak sobie testujemy ten mięsień naramienny w pozycji leżącej na plecach, to też ten ból się pojawia. I czy rzeczywiście tu działa to prawda? Utrzymaj mocno. O. I się okazuje, że ja sobie mocno obciążę, ten mięsień działa prawidłowo. Manipulacja wrzeciona, czyli sprawdzimy sobie, czy jest hipertoniczny. Trzymaj. I się okazuje, że nie. Zobaczmy sobie w takim razie inne struktury, na przykład... Już ból był też, nie? Mhm. Ból teraz był, tak? A czyli... dokładnie taki sam, tak. Takie same. Okej, okay. A teraz tak, trzymaj, tak? Mhm. Teraz jest? Nie. Nie, czyli on jest przy odpuszczaniu, bo rzeczywiście jak on, ta ręka opada, ale ta aktywacja jest prawidłowa. Zobaczmy sobie w takim razie inne struktury, które działają, czyli na przykład, czy działają, zobaczymy sobie. Piersiowy większy, trzymaj, nie pozwól, nie pozwól. Nie, i piersiowy na przykład niekoniecznie. Trzymaj, nie pozwól. Niekoniecznie, ok. Trzymaj, nadgrzebieniowy. Trzymaj. Tu jest ok. Trzymaj. Mhm. Tak. On się tutaj działa. Definitywnie odpalił. Tak. Mhm. Trzymaj, nie pozwól. Dobra, o. Fajnie. To jest bolesne? Nie. Dobra. Trzymaj, nie pozwól. Ok, rozluźnij się. Trzymaj, nie pozwól. Czekaj, ciągnę do siebie. Ok. I teraz tak. Zobaczmy sobie zębaty przednie, do góry ręka. Nie pozwól. No, tutaj jest ewidentnie. I czworoboczna część dolna. Trzymaj, nie pozwól. Dobra. I ja już widzę, że będziemy mieli dwa problemy i to zaczyna się robić fajnie, powolutku. Dlatego, że tak. Po pierwsze, podczas leżenia na pleckach Łukaszowi odpaliło się kilka struktur, w tym mięsień ramienny, w tym... Sporo się poprawiło. Sporo się poprawiło, no. Tutaj tak naprawdę nam się nie poprawiło... Trzymaj, nie pozwól. Piersiowe nam się nie poprawiło, nie? Okej. Okay. I najszerszy grzbietu, nie? Piersiowy, najszerszy grzbietu, ale to było fajnie, bo po pierwsze, musielibyśmy prawdopodobnie Łukasza zaaktywować mięśnie brzucha i to by wtórnie poprawiło pracę łopatki i stawu ramienno-łopatkowego, czyli głębokich stabilizatorów, ale nie tych, powiedzmy, powierzchownych rotatorów, bo najszerszy grzbietu, piersiowy większy niekoniecznie, ale na ramienny też się poprawi na przykład. I teraz tak, kolejna rzecz, możemy sobie wykorzystać kilka rzeczy. Słuchajcie, macie swoje notatki i teraz tak, macie klatkę piersiową, zobaczcie sobie klatkę piersiową. Klatka piersiowa to jest między innymi mięsień żołądek, klatka piersiowa, górna część, górna krąg klatki piersiowej i mięsień szyi. W sensie... Jeśli chodzi o mięsień powiązany. No tak, ale to, czyli mówimy o piersiowym. Mówimy o piersiowym, o górnym aktonie. Tak, i teoretycznie jeśli chodzi o mięsień najszerszych grzbietu, tak naprawdę, to jest ten obszar gdzieś tam, okolice trzustki tego obszaru. Mhm. I teraz tak, moglibyśmy sobie sprawdzić, czy jak sobie postymulujemy, po pierwsze, albo ten obszar, albo ewentualnie punkty dla meridianu konkretnego, albo ewentualnie punkty Chapmana, to zobaczymy, czy coś się ewentualnie nam tutaj poprawi. To by było nawet ciekawe. Ja sobie tylko zerknę jeszcze jedną rzecz, żeby tutaj nic nie zapomnieć, nie pomylić. Dobra. Okej. Okay. Dobra, to się będzie bardzo mocno wszystko tutaj miksowało, bo jak będę z punktu meridian dla żołądka, to jest to najczęściej obszar żołądka i tak dalej, więc zobaczmy sobie, o co chodzi. I teraz tak, po pierwsze, dwie opcje, jeśli chodzi o stymulację, możemy sobie wykorzystać test lokalizacji terapeutycznej, możemy wykorzystać sobie bramkę bólową. My to dokładnie opisujemy na wielu filmach, na TNM-ie, na Neurobarku, więc nie będziemy jakoś bardzo mocno tutaj tłumaczyć teorii, o co chodzi. Bramkę bólową każdy zna, podział receptorów na te, powiedzmy, delikatne progu pobudzenia i te intensywne progu pobudzenia też myślę, że osób każe. Część mówiłeś tutaj, nawet na prezentację o tym stymulacji przez nocycepcję, więc myślę, że więcej o co chodzi. I teraz tak, zobaczmy sobie, bo tam klatka piersiowa dalej nam nie działa, czy Łukasz siedzi, czy leży, trzymaj, więc to nie będzie związane z mięśniami brzucha. I teraz tak, robimy sobie, załóżmy, delikatną stymulację w obszarze żołądka trzustki. Trzymaj, nie pozwól. No i jest konkret. Odruch ucieczki, trzymaj. I odpuszcza. I teraz tak. I ten ból jest już. Tak, on gdzieś tam może być, bo może być jeszcze jakiś po prostu problem bardziej strukturalny. Ale plan jest taki, że
nas teoretycznie stricte rybowości bólowe, z racji tego, że one są wtórne do problemów, troszeczkę mnie interesują, bo one i tak, jak mi się uda zaktywować struktury mięśniowe, to się powinno to nam wszystko poprawić. Natomiast, i tak jest u zdecydowanej większości pacjentów, natomiast zobacz, jak sobie żołądka nie stymulujemy, to twoja moc w klacie wygląda, trzymaj. Tak? Natomiast delikatna stymulacja tego obszaru, trzymaj, nie pozwól, i to jest tak. Mniej więcej, no nie? Czyli różnica wyczuwalna, no nie? Okej, okay. Więc mamy tak naprawdę tutaj dwa problemy do zrobienia. I pierwsza rzecz jest taka, nie wiem, od czego zaczynamy. Może zrobimy sobie tak, mi troszeczkę w gardle tutaj przeschnie, więc zobaczymy sobie, ocenimy sobie tutaj żołądek i zrobisz sobie właśnie tutaj, myślę, że terapię fajną. Tak, ja sobie spróbuję trochę zawęzić, bo tutaj jest taki większy obszar, tak. Trochę wjechać. A później... Można sobie to właśnie sprawdzić, czy to... No bo tak, skoro obstawialiśmy, że tam właśnie okolice, gdzieś tam trzustki, żołądka, jakby tutaj dla nich taką tkanką wspólną będzie sieć mniejsza, dokładnie. Czyli taka jakby struktura więzadłowa, która jakby jedno z drugim tutaj łączy, więc jakby to jest pierwsze, co mi gdzieś tam do głowy przychodzi. No bo też nie zawsze będziemy musieli w gabinecie iść akurat w to, żeby gdzieś tam cały ten obszar właśnie żołądka sobie sprawdzić, dlatego że tak jak mówiliśmy, my tutaj nie przesuwamy narządów, tak? Tylko szukamy bezpośrednio miejsc, zazwyczaj właśnie takich powiedzmy wieszadłowych dla nich, które możemy tak dobodźcować, żeby jakby ten próg pobudliwości tutaj zmniejszyć, żeby zwrócić uwagę jakby centralnego układu nerwowego na to, że to jakby w tym stricte miejscu jest. Tak. Problem. Ja myślę, że zrobimy sobie taki plan, że rozpracujemy sobie to, zobaczymy, co nam się zaktywuje w klatce piersiowej, a być może więcej niż chcemy, zobaczymy, co nam się po takiej pracy zaktywuje też mięśnie brzucha, bo nie wiemy za bardzo. Natomiast jeżeli nie, to później sobie od mięśni brzucha wyjdziemy, bo wiemy, że aktywacja tułowia nam poprawi łopatkę i tutaj staw, więc zobaczymy sobie, no i do tego będziemy dążyć, żeby nam mięśnie pracowały. No i pomimo tego, że dla nas to, że pacjent ma dolegliwość bólową, nie jest aż tak istotne, bo chcemy innego zaczepienia, no to jednak dla niego to jest istotne. Więc zrobimy sobie tak, żeby być może ten ból nie występował po naszej pracy. Więc dobra, zróbmy sobie w takim razie zawężenie delikatne tutaj. Więc tak, to możemy się tutaj pobawić jakby i taką pracą, powiedzmy, bardziej taką trochę głębszą, ale możemy sobie też sprawdzić właśnie dla chociażby żołądka punkty Chapmana. Punkty Chapmana też są takie dosyć nieduże punkty, właściwie są skórne, więc bardzo delikatna stymulacja w przestrzeniach międzyżebrowych, przede wszystkim tutaj tych dolnych żeber, powinna nam poprawiać tą sytuację. Więc wiesz co, podnieś sobie tutaj rękę jeszcze raz do takiej samej pozycji, obróć ją sobie, właśnie nie patrz na samą rękę, tylko przed siebie. Trzymaj to jeszcze raz. Dobra, i tutaj mi faktycznie odpuszcza. Mogę sobie na razie zobaczyć, bo to będą okolice, jak mówiłem, dolne żebra, przestrzenie międzyżebrowe. Dotknę sobie ich tutaj tylko delikatnie. Ok, teraz trzymaj. Dobra, i to mi tutaj specjalnie dużo nie daje, więc mogę sobie spróbować, no bo tak, wtedy będę wiedział, że to jakby nie punkty, ale jakby sam obszar nadal może się zgadzać, bo poza nimi to oczywiście mam tutaj całą masę innych tkanek, bardziej strukturalnie. Za dużo mi tutaj nie zmienia. Takie testowanie nie sprawia ci tutaj żadnych dolegliwości, tak? Dobra, więc przejdziemy sobie, ja tutaj sobie jeszcze też spalpuję okolice właśnie, o. Okej, tuż pod wyrostkiem mieczykowatym, okolice sieci. Op, trzymaj. Ja, też nie. Możemy sobie zobaczyć wyżej, gdzieś tam okolice jakby samego mostka. Trzymaj. O, czekaj, jeszcze raz. Hop. Dobra. I tutaj faktycznie będzie się włączać. Ok, więc mamy tutaj akurat tak. Więc mamy, jeśli tak, jeśli bardziej mostek, no to z jednej strony oczywiście w ten sposób go sobie nazywamy, ale pamiętamy, że to nie jest tylko i wyłącznie tkanka kostna. Ona też jest jakby bogato unerwiona, dlatego że jest mocno jakby opleciona tkanką więzadłową. Mamy tutaj oczywiście same chrząstki,
Mamy też powięź mostkową, która dalej nam przechodzi w powięź mięśnia piersiowego większego, w blaszki przednią i tylną mięśnia prostego brzucha. Więc jakby obszar nadal wydaje się tutaj całkiem taki sensowny. Więc zazwyczaj w okolicy mostka, jakby tak sobie z wyboru pracuję dosyć punktowo, przez jakby takie szukanie też miejsc, no to możecie też palpacyjnie sobie próbować je na początku znaleźć, zwłaszcza jak obszar jest taki troszeczkę większy, no to jakby jednym sposobem możemy próbować sobie miejsce po miejscu sprawdzić, czy jak ja je skompresuję, to czy ono mi włączy jakby ten ruch, który tutaj wyjściowo nam wychodził hipotoniczny, czy po prostu zaburzony, ale też jak jest taki większy obszar, nie chcemy cały czas wykonywać tego testu na takim obszarze, zwłaszcza gdyby on mógł prowokować dolegliwości bólowe, to ja mogę sobie po prostu też zobaczyć, czy któreś z tych miejsc będzie wyczuwalne jako takie bardziej gęste, bolesne. Hop. Tutaj jak jest? O. Tutaj jakby to miejsce, takie wydaje się troszeczkę gęstsze, ale możemy sobie to jeszcze sprawdzić. Daj sobie jeszcze raz rękę do tego samego ułożenia. Ok, trzymaj. Dobra, tu mamy to miejsce. Ja sobie przez chwileczkę jakby wykonuję taką próbę terapii, jaką normalnie bym sobie zaraz wykonywał. Widzicie, że to jakby nie jest nic trudnego, a teraz trzymaj. Ok, i to mi mocno włącza. Zobaczę sobie. Ok, dobra, więc po wykonaniu odruchu ucieczki, jakby ten ruch mi tutaj słabnie. To jest jakby taka pożądana reakcja, więc struktura mi się normotonizuje. Więc oczywiście tak, gdyby wpadła mi w hipertonię, no to podejrzewam, że ja po prostu to miejsce ten nadmiernie sobie stymuluję. No może to nie jest akurat wtedy dobry pomysł, żeby używać takiego bodźca, ale skoro jakby taka dosłownie kilkusekundowa próba terapii mi jakby tą sytuację tutaj poprawia, to ja już wiem, że to jest generalnie to. Więc ja sobie takie miejsce po prostu, no jedna z rzeczy, które nie są specjalnie miłe, więc po prostu opuszkami palców sobie w tym miejscu na samym mostku staram się je po prostu rozetrzeć. Tak więc tutaj dosyć dużą ilość tych receptorów zatopionych w tkance powięziowej będę sobie teraz pobudzać. I teraz zauważcie też, że odczucia palpacyjne mi się całkiem fajnie pokryły z wynikiem testu. Więc to jest jakby takie dodatkowe narzędzie, którego możemy też sobie używać, żeby zmniejszać jakby powtarzalność takich testów, które będą dla pacjenta bolesne. Dają nam też możliwość, jeśli sobie badamy pacjentów palpacyjnie, upewnienia się, czy to miejsce w danym momencie jest jakby priorytetowe do opracowania, żeby jak najszybciej sobie tutaj z pacjentem wyjść na prosto. Zwłaszcza, że też wiecie, no czasami są pacjenci w takim troszeczkę ostrzejszym stanie, tak to nazwijmy, ostrzejszym w sensie, mają tych dolegliwości dosyć dużo, są mocniej obciążeni. No i wtedy też na pewno wiecie, jakby z praktyki, że lepsza terapia będzie troszeczkę krótsza, a raczej będzie nam zależało, żeby wtedy od razu trafić w te miejsca, które będą jakby sensowne na dany moment. Więc taki rodzaj terapii możecie sobie bardzo łatwo zaadaptować do tych narzędzi, które już macie. Więc dobra, ja sobie tutaj chwileczkę popracowałem. Tutaj mam też w ogóle wrażenie, że to miejsce mi na tyle jakby tutaj odpuściło, że jestem w stanie sobie takie większe kółeczka tutaj troszeczkę zrobić. A jak w odczuciach? Coś tutaj się zmieniło? Teraz nie jest już bolesne, nie? Nie jest bolesne. Dobra, więc mogę sobie teraz tutaj od razu to sprawdzić. Daj sobie tutaj rękę jeszcze raz. Hop. Trzymaj. Dobra. Mam normotonię. Trzymaj. Ok, odruch ucieczki tutaj mi działa. Stosujemy sobie dolny akton, bo on wyjściowo był hipertoniczny. Trzymaj. Ok, daję sobie odruch ucieczki. Trzymaj.
Dobra, to mi fajnie odpuszcza. No i górny Afton. Trzymaj. Tylko nie patrz teraz na samą rękę. Ok? Hop. Dobra. I też jest tutaj w porządku. Także te struktury mamy zaaktywowane. Zobaczysz najszerszy grzbietu. A, ok. Dobra. Więc teraz też obróć sobie rękę. Hop. Trzymaj. Całkiem fajnie, no. Silny i daje odruch ucieczki. Dobra. Armatoniczny. Okay. Dobra. Dobra. Czyli tak, mamy część roboty fajnie zrobioną. Ja tylko zobaczę sobie jeszcze, bo może się okazać, że tak naprawdę troszeczkę udało się zaktywować więcej rzeczy niż myśleliśmy, bo braliśmy sobie pod uwagę klatkę piersiową, ale zobaczmy sobie tak. Po pierwsze, ten na ramieniu można w dolegliwości bólowej zmniejszyć się. Zobaczmy, trzymaj, nie pozwól. Działa. Ucieczka. Butambul? Tak, tutaj tylko też sobie pozwolę wtrącić. Zauważcie jedną rzecz, że my na początku jakby wyszliśmy od tego, że to problem prawdopodobnie jest narządowy, ale później jakby finalnie okazało się, że on jakby nie leżał do końca w tych miejscach, które początkowo obstawialiśmy, że to mogą być one. Tak, ale mniej więcej obszar się zgadzał, nie? Po prostu ja bym tutaj, tak jak mówiłem na początku, tak obstawiałem, że może ta sieć mniejsza, może punkty Chapmana, później się okazało finalnie, że to jest mostek, więc zawsze też fajnie sobie dorzucić do tego jakby takie uściślanie tego. Tak, bo tak naprawdę my sobie często też po takiej niterce tam wędrujemy, bo się okazuje rzeczywiście, że powiedzmy, że są to narządy, tak, stricte dysfunkcyjne i to one wpływają na bark, ale te narządy te z jakiegoś powodu są problematyczne. Czasami mogą być dysfunkcyjne z powodu jakichś zaburzeń strukturalnych, czyli po prostu jakiś tam napięć często, zaburzeń ruchomości, ślizgów i tak dalej. W obszarze, w tym przypadku np. mostka, czy to przepony, czy innych rzeczy, a czasami rzeczywiście mogą być to narządy, bo na przykład jedzenie, bo zaburzenia chemiczne, bo nietolerancje. Jasne. Albo emocjonalne to też jest. Więc tutaj tych oczywiście możliwości jest sporych, ale i cała triada zdrowia. I to tak naprawdę. Dobra, więc wszystko często to jak mi pacjent pyta, panie Patryku, skąd to może być? Są trzy opcje. Mamy trzy opcje. Struktura, chemia albo emocje. Nie wiadomo co, więc sprawdźmy sobie. Ale tak, to zaktywowałem się te rotatory powierzchowne. Zobaczmy w takim razie sobie inne rzeczy. Czyli tak, po pierwsze, badaliśmy sobie tak, mięsień. Aha, tylko że one będą teraz działały, bo nam bo brzuch tutaj nie działa. Ale to zobaczmy sobie w takim razie, czy ten brzuch rzeczywiście nie działa. Druga noga, tak samo. Trzymaj. Nie pozwól. Tak, no i tutaj się jakoś dużo nie zmieniło. I rozluźnij się. Nogi prosto. I strona lewa, trzymaj. I tutaj się dużo nie zmieniło. No i my tak naprawdę, żeby poprawić kolejną część kompleksu barkowego, to musimy sobie spróbować zaktywować mięsień brzucha. Więc tu wykorzystamy sobie taki trochę trik z terapii nerwomięśniowej, żeby nie szukać tak naprawdę tego w ten sposób, że pacjent ma napięte mięsień brzucha, jest problem, czy działają i za każdym razem stymuluje sobie jakiś obszar i sprawdzę, bo się okazuje, że jak zrobię tych testów na mięsień brzucha 20 i dalej tego miejsca nie znajdę, to może być trochę problematyczne dla pacjentów, bo się okaże, że zaostrzymy dolegliwości bólowe kręgosłupa albo po prostu narobimy mikroraz, obnawiamy brzucha, a nie chcemy tego, więc wykorzystalibyśmy sobie tak naprawdę tutaj jakiś mięsień wskaźnikowy i się teraz tak zastanawiam, bo może wykorzystamy klatę, którą zrobiłeś, bo ja bym wolał tamtą rękę, ale wtedy będę stał tyłem do kamery, więc to się nie uda, więc wziąłbym tą rękę tak naprawdę w gabinecie, ale Krzysiek nie stanie z tamtej strony i nie będzie nagrywał tych białych lamp i tych brzydkiego zlewu i całej tej reszty. Bo jesteśmy w kuchni, w ogóle witamy w naszej kuchni. Trzymaj tutaj, nie pozwól mi pociągnąć ręki do boku. Okej, okay. Ona rzeczywiście działa, więc wykorzystajmy sobie robotę, którą zrobił Maciek już. Mam nadzieję, że nie popsujemy tego. I okej, okay. I teraz tak, sytuacja jest taka. Co my zrobimy? Pacjent napina delikatnie mięsień brzucha, trzymaj napięte. My sprawdzamy, co się dzieje na mięsieniu wskaźnikowym, który przed chwilą działał dobrze. Trzymaj, nie pozwól. On nam się wyhamowuje, bo przecież rozluźni się, brzuch był wyhamowany, więc to, co Łukasz teraz będziesz musiał robić, to ty masz napięte mięśnie brzucha, spróbuj tak sobie bardziej tak wciągnąć, tak napiąć sobie tak, nie jakby wypinać je, tylko tak po prostu jakbyś chciał, wiesz, kaloryfer tutaj nam pokazać, trzymaj. I one są, nie pozwól, wyhamowane i ja sobie na przykład bramku bólową sprawdzam. I od razu kordzi mnie strasznie, żeby sprawić sobie te kolano operacyjne, od razu. Trzymaj, nie pozwól. Nie. I zobaczymy sobie tak, delikatną stymulację tutaj jeszcze. To by było fajne, jakby to była mechanorecepcja. Trzymaj, nie pozwól. Okej, okay, dobra. A ja sobie zobaczę, bo tutaj poczułem troszeczkę napięcia gdzieś tam w dole podkolanowym.
Nie pozwól. Ok. I myślę, że nawet będzie fajnie. Więc teraz plan jest taki. Ty podnosisz teraz nogi tutaj, zgięte. Ja sobie stymuluję u ciebie tutaj troszeczkę kolano z naciskiem na okolicę dołu podkowanego. Złączone kolana, pięty wyżej. Trzymaj mocno, nie pozwól. Silne i wyhamowują się. Dobra, więc chyba sobie z tym kolanem trochę popracujemy. Mnie tutaj kordzi praca z tym dołem podkolanowym, bo to jest dobre dla kolana. Zawsze wiemy o tym. Dzisiaj było też na kursie masażowym u chirurgony. Mówiłem, jak to dobre jest. Ta praca się od wielu lat... Połóż się na brzuchu w takim razie. Niezmiennie przydaje. Dobra, spoko. Okej. Dobra. I teraz tak. Co jest tutaj istotne? To oczywiście moglibyśmy sobie tutaj sprawdzić kilka fajnych rzeczy, ale nam to aktywuje mięśnie brzucha, a mięśnie brzucha nam aktywują tak naprawdę te zewnętrzne, więc tu nawet teoretycznie my uczymy tego na terapii nerwomyślowej, żeby zrobić tutaj test podwójnej lokalizacji, żeby to rzeczywiście sprawdzić, ale tutaj z racji tego, że to jest już struktura, która aktywuje nam dużo rzeczy, bo mięsień brzucha, mięsień brzucha opadkę, opadka, staw ramionopodkowy, to jest to niewiarygodnie mała szansa, żeby ten obszar był gdzieś tam wtórny i nieistotny, więc po prostu zróbmy sobie terapię, potem sobie trochę poprzężamy kolano, a później zobaczymy sobie, co ciekawego się dzieje. Dobra. I teraz tak, w dole podkolanowym mnie zawsze interesuje kilka rzeczy. O, tutaj jeszcze można było sprawdzić sobie, jak w ogóle grupa kurczowo-ogniowy, jak brzuchaty łydki i tak dalej. Czy to też jest zaburzone? Trzymaj. Bo ogólnie jest sytuacja taka. Jak my wiemy, że nam dół podkolanowy aktywuje dużo rzeczy, to my też wiemy, że to kolano nie działa też prawidłowo do końca, bo dlaczego miałoby działać? Dobra. I teraz tak, co my tutaj robimy? Zbadajmy sobie grupę kurczowo-ogniową. Trzymaj. Nie pozwól. Uścić. OK. Trzymaj jeszcze raz. Bardzo słabiutka. Długowy uda, trzymaj, nie pozwól. Też, dobra. I brzuchaty łydki, trzymaj. Tutaj, w ten sposób zgięta stopa podeszwowo, nie pozwól. Trzymaj. Ok, hipertonia. I tu prawdopodobnie jest taka para dysfunkcji, gdzie tak naprawdę wyhamowana grupa kurczowo-ogniowa będzie kompensowana przez nadmierną pracę mięśnia brzuchatego łydki. Zobaczmy sobie, co tu się dzieje. Powiedz mi, czy Łukasz, to dla Ciebie będzie jakoś tak bardzo tkliwy ten obszar? Nieźle. No to wcześniej miejsce, tak? Mhm. Okej, okay, czyli gdzieś tam przyczep. Mhm. Tutaj, tak? Tak. Tutaj. Dobra. Popracujmy sobie chwilkę, bo rzeczywiście mega sztywny tutaj ten przyczep mięśnia podkolanowego do gdzieś tam głowy strzałki okolicy nadkłucia bocznikowo-śródowej jest problematyczny. Popracujmy sobie chwilę. I tutaj też ciekawy, dlatego że rzeczywiście mięśnie, które robiliśmy, one mogą być, tak jak Maciek mówił, zaburzone z powodu gorszej pracy mostka, któryś tam wpływa na trzewia i tak dalej, częściowo przez pracę mięśnie brzucha, ale też prawdopodobnie jest duża szansa, żebyśmy znaleźli jakieś, tak myślę, bo to się zdarza niesamowicie często w gabinecie, jakieś zaburzenia taśmy funkcjonalnej, bo przecież dysfunkcje tak naprawdę prawej kończyny dolnej będą wpływały bardzo często naszych pacjentów na zaburzenia tak naprawdę kończyny górnej po stronie przeciwnej. Jak odczucia? To ból jest mniejszy, ale jeszcze jest... Ale jeszcze jest niefajnie trochę. Mhm. Więc troszeczkę sobie jeszcze tutaj porozcieramy i popracujemy sobie poprzecznie z tym mięśniem podkolanowym. Więc jak widzicie, czasami tutaj pokazujemy często no dla nas już normalną, ale na niektórych dalej dość skomplikowaną diagnostykę. Gdzieś tam wychodzenie od jednego problemu, próby podczepienia to po coś innego, sprawdzanie to rzeczywiście to. Natomiast często, jak widzicie, praca, którą wykonujemy w gabinecie, jest często bardzo prosta, tak? Bo chodzi o to, żeby znaleźć sobie te miejsce podrażnienia receptorowego o podwyższonym sygnale mięśniowym
wprowadzić tam po prostu bodziec terapeutyczny i sobie tutaj to fajnie rozpracować. Tutaj z racji tego, że to też jest stream, to moglibyśmy terapeutycznie zrobić to dość dokładnie, bo moglibyśmy zrobić sobie tak naprawdę challenge terapeutyczny, sprawdzić jaki bodziec, wprowadzić tych bodźców dużo, natomiast z racji tego, że ma on bardziej taki charakter poglądowy, tutaj potem sobie z Łukaszem jeszcze chwilę pewnie popracujemy po nagraniu, a chcę wam pokazać jakby złożoność troszeczkę takiej pracy, którą gdzieś tam no staramy się promować, że jest to fajny, często bardzo słuszny sposób podejścia, to jest tego dużo i tak naprawdę tych możliwości, często na pierwszej wizycie, które robimy, no często mamy tak dużo punktów zaczepienia, w sumie o to chodzi w terapii, że musimy wybrać, który jest skuteczniejszy, który na ten moment będzie lepszy i ewentualnie kontynuować to na kolejnych terapiach. Dobra, tu jest fajnie. Jeszcze zobaczę sobie mięsień podeszwowy, który jest dość istotny. Krzysiu, w ogóle mnie dobrze słychać? Tutaj mówię wcześniej? Raczej tak. Okej, jest tak? Tak. Działa, dobra. Tak się zastanawiam. Więc ja stanę sobie teraz grupę kurczowo-ogniową jeszcze raz. Trzymaj, nie pozwól. Niekoniecznie. Dwugłowy. O, tutaj trzymaj. Tu tam się zaktywował, więc coś, że będziemy mieli prawdopodobnie po środkowej stronie kolana. Dobra, ja sobie tak poszukam jeszcze w takim razie. Powiedz mi, jak odczucia tutaj? Okej, okay, tak. I tutaj podeszwowy mięsień, tak jak myśleliśmy, czyli tak naprawdę mieliśmy jakieś zaburzenia prawdopodobnie tylnej taśmy, tylnej ściany terapii stołowej. Więc sobie jeszcze troszeczkę z tym dołem pod kolanem pracuję. Dużo napięcie, dużo sztywności tutaj pod palcami jest wyczuwalne. Okej, okay, chwilę sobie to rozpracujemy. Jak widzieliście, gdzieś tam praca z przyczepem właśnie proksymalnym mięśnia podkolanowego dała fajny efekt na boczną stronę uda, natomiast na środkową nie. I zobaczymy sobie, jak nam się ten tył grupy kurczowo-ogniową zaktywuje, to zobaczymy się, czy przełoży się na mięśnie brzucha. A jeżeli przełoży się, to zobaczymy po prostu, jak w siedzeniu będzie nam tutaj reagowała kończyna górna Łukasza lewa. Jak tam ten bark, jak łopatka i jak sobie zatory stawu ramienia opadkowego. Właśnie tak teraz patrzę na tą twoją pracę i na to, co ja robiłem przed chwilą, to wygląda, robisz? Jakby to nie było specjalnie takie spektakularne. Po prostu znaleźliśmy gdzieś kawałek jakiś zaburzony i go sobie tam po prostu rozcieramy, nie? Tak. Więc technicznie bardzo prosta robota. No wiesz, jakby teraz myślę, jak można bardzo skomplikować pracę z dom podkolnowym, no nie? No. Czy to jest w ogóle, czy to jest potrzebne, no tak, często? Dokładnie. Ale gdzieś tam właśnie są czasami takie tendencje do tego, żeby tak, a była technika fajna, skomplikowana, wiesz, jakby, i tak dalej. Wiesz, nie? Można byłoby, ja znam kilka fajnych technik tam podkonowych, które wiesz tam ciągniesz, no, bawisz się tą nogą i no, ma to pewien swój jakby taki, no ładnie to wygląda przed kamerą, tak? No ale tak. Ogólnie, czy byś się chciał w gabinecie zawsze tak robić, jakby miał alfabet typu taka? No pewnie bym robił coś takiego. No dokładnie. Dlatego jakby dążę do tego, że czasami... Trzymaj. Technika jest bardzo, bardzo prosta, no bo nie musi być faktycznie skomplikowana, żeby działała, tylko jakby istotniejsze będzie to dokładne miejsce, w którym my chcemy dokładnie być. Ale teraz pomyślałem, że sobie zrobię jakąś fajną technikę podkolnową, bo tam mówię, a coś takiego bardziej... Czemu nie? Okej, okay, więc na przykład, przykładowo, ja tam wiesz, sobie siedzę teraz, sobie chwytam i pracuję sobie funkcję z ruchem, kluczowa rzecz, troszeczkę sobie ten dół podkolnowy, o! Popracujemy, jest bardziej tam, finezyjnie? No teraz to już... Teraz jest nieźle, co? Spektakularnie. No. Ja, jest jeszcze kilka fajnych takich, że możesz wiesz, jeszcze więcej tam chciałem się machać. Dobra. No, już czuję, że jesteśmy blisko tutaj. A jak tam w uczuciach? Ja już coś mi pleca przeskoczyło, tak się zdąży. Oj, nie wstałem. Myślę, ja wiem, na szczęście to nie jest live. Możemy tutaj, wiesz, szybko cięcie zrobić. Pacjent w stanie powiewał, jest cudownie. Dobra, okej. Okay. Myślę, że troszeczkę nam się tutaj poprawiła sytuacja. Mnie oczywiście interesuje aktywacja mięśni brzucha, czy to rzeczywiście miało po tym miejsce. O, ta przyśrodkowa strona kolana nawet nieźle. Dobra, druga noga tak samo. Mhm. Złącz nogi ze sobą. Nie pozwól opuścić. O, bardzo, bardzo fajnie to zaczyna wyglądać. Okej, okay, aktywuję się i kolana prosto.
skłon, trzymaj taką pozycję, nie pozwól. No, ja myślę, że będziemy szli w tym kierunku. Wątpię, żeby to było wystarczające na kolano, bo tam były aż dwie operacje, więc jest szansa, że będzie trzeba gdzieś tam popracować sobie z zadołami, być może z dom podkolanowym, może ze szparą stawową tutaj bym pracował. W okolicach akurat blizny po samej operacji, tak. Bo to nam może oczywiście poprawić pracę często cylindra brzusznego, ale się może okazać, że nie zrobiliśmy powiedzmy jakiegoś problemu w obszarze gdzieś tam, tak jak mówisz, cięcia. To można stymulować układ nerwowy cały czas i w konsekwencji gdzieś tam nawet rzeczy, które zrobiliśmy, mogą nam troszeczkę wrócić. Tak, czyli doprowadzić do w ogóle nawrotu samego problemu, nie? Dobra, wiesz co? Usiądź sobie na chwilkę. Przyjdź się bliżej do mnie. Okej. Okay. Teraz tak, co my sobie tutaj sprawdzimy? Kilka rzeczy mnie interesuje. Po pierwsze tak, nogi sobie tutaj wiszą, ty sobie wygodnie siedzisz, utrzymasz taką pozycję. Nie pozwól mi tutaj tej ręki opuścić. Trzymaj mocno. Jest to bolesne? Nie. Czyli tak, on działa. Gdybym się nogi ślizgają. Trzymaj. Dobra. Czy to było bolesne? Końcówka. Tak. Końcóweczka, tak. Czyli coś tam jeszcze pewnie byśmy. Bo tak, teoretycznie on działa dobrze, ale gdzieś końcówka jest problematyczna. I teraz pytanie. Być może gdzieś tam praca ze samym stawem byłaby fajna. Ja sobie tak z ciekawości jeszcze sprawdzę tutaj. No, pracowalibyśmy sobie ze ścięgnem mięśnia piersiowego. Bo teraz tak, potrzymaj sobie tutaj ręką, tak mega delikatnie. O tutaj, super. Test lokalizacji terapeutycznej, trzymaj, nie pozwól. Trzymaj. Dobra, gdzieś tam końcówka jest bolesna, tak? Dobra. Teraz jak sobie jeszcze myślę, co byśmy tutaj zrobili, co to mogło być. Z ciekawości jeszcze, czekaj chwilkę. Zrobię sobie tak, trzymaj. Kompresja stawu ramienia opadkowego. Trzymaj. Trzymaj. Teraz? Też bolesne, tak? Identycznie, tak? Dobra. Jeszcze zrobimy sobie tak. Trzymaj. Ociągnięcie struktur stawowych. Trzymaj. Teraz? Też bolesne. Ok. Musielibyśmy troszeczkę inny punkt zaczepienia sobie znaleźć, czyli nie jest mięsień naramienny, bo on działa prawidłowo, tylko coś tutaj nam się musi aktywować, co działa jeszcze nieprawidłowo i stąd te odległości bólowe się prawdopodobnie pojawiają. Możemy sobie tak ocenić. Naramienny nam działał, trzymaj. Przedni. Trzymaj. Trzymaj. Działa dobrze. Manipulacja, trzymaj. Odpuszcza. Fajnie. Biceps. Trzymaj. Nie pozwól. Ok, dobra. Fajny punkt zaczepienia. Dlatego, że zobaczcie, naramienne nam się zaktywowały, ale jakiś nam się ból pojawia. Czyli coś jeszcze gdzieś z tą stabilizacją stawu ramienno-podłogowego nie działa. Prawidłowo. Takie mięśnie jak rotator głębokie, utrzymaj. Nadgrzebieniowy. Pięknie. Podgrzebieniowy, trzymaj. Nie pozwól. Też dobrze. Bolesne to było? Tak. Ok. Też może być znowu przez biceps, tutaj ten problem. Trzymaj tak. Obu mniejszy, trzymaj. Też trzymaj. Działa prawidłowo. Ok. Czyli zobaczcie, dużo rzeczy nam się zaktywowało po pracy na stawie kolanowym, co wpłynęło na poprawę brzucha. Ta w konsekwencji, trzymaj rękę przed sobą. Nie pozwól. Łopatki. Trzymaj. Nie pozwól. Prosto łokieć. Nie pozwól. Trzymaj, nie pozwól. Ok. Łopatki i w konsekwencji staw ramienno-opadkowy. Dobra. Możemy na przykład z bicepsa. Możemy z bicepsa, tak, ale tak się zastanawiam jeszcze. Kilka takich rzeczy, fajnych obszarów dla stawu ramienno-opadkowego. Może tutaj ruchomość w stawie obojczyko-mózgowym albo obojczyko-barkowym. Zobaczmy sobie. Jak tutaj? Dobra. Most. Ok, to tak. Trzymaj sobie mostek w takim razie. Trzymaj. Z ciekawości zobaczę sobie. Trzymaj. Jak teraz? Był ból, ale mniejszy. Mniejszy. To może pójdźmy sobie. A sprawdź sobie tak, tutaj obojczyk jeszcze raz, ten obszar bolesny dla ciebie. Trzymaj tak rękę. Nie pozwól. Nie. Czyli coś nam się poprawiło. Ja bym sobie wyszedł w takim razie. Aha. Bo mamy dwie opcje. Albo sprawdzamy sobie na podwójnej lokalizacji, czy staw mózgowo-oboczykowy robimy.
I możemy zrobić, to nie jest specjalnie skomplikowane. A druga opcja, sprawdzamy sobie, co wyhamowuje biceps i sprawdzamy sobie te rzeczy, szukamy sobie, co biceps. No, może biceps może. Najpierw, będzie brzmi bardziej finezyjnie. To zróbmy sobie tak, a weźmiemy sobie tutaj na ramienne, na długiej dźwigni, żeby było prosto do stosowania, przed siebie jako mięsień wskaźnikowy, ok. I teraz tak, ta ręka będzie w ogóle sobie wisiała, staraj się nie ruszać, dobra? Tu sobie tak, skoncentruj się na tym ruchu, który wykonuję aktualnie tutaj na przedniej części ramienia. Obciążamy sobie włókna, wrzeczonko, nerwomięśniowe, mięśnia bicepsa. Idę sobie do wskaźnika, on mi się wyhamowuje i sprawdzam, co ja muszę zrobić, żeby go aktywować. Nie obojczyk, trzymaj, nie obojczyk, szyja, nie, głęboko, nie szyja, kolano jeszcze być może gdzieś, trzymaj, nie kolano, przód, trzymaj, ok. Czyli jeszcze gdzieś mamy po taśmie funkcjonalny problem, no nie? Tak jak sobie mówiliśmy tak. Trochę. Może gdzieś okolica którejś blizny na przykład? Ok, dobra, to ja sobie sprawdzę. Zaczniemy sobie od głębokiej kompresji, trzymaj. Nie. Trzymaj. Ok, tutaj. Mhm. Czy to dla ciebie jest bolesne? No tak. No okay. Wszystkie... O! Dobra, to byśmy musieli sobie to rozpracować, no nie? Dobra, połóż się na plecy jeszcze. Zrobimy sobie to. Ciekawy pacjent, bo w sumie mam już trzy punkty w ogóle różne, no nie? Zaczepienie. Tutaj możemy sobie użyć, trzymaj, challenge'u terapeutycznego, żeby było fajnie. Dobra. O, to będziemy sobie już wskaźnikiem mięśnia, który już ten zaczął nam ładnie działać. Mhm. I to był chyba ten obszar, tak? Tak, to było za... Poczekaj sobie. Ciach, głęboka kompresja. Niżej. Wyhamowuje. Aha. Tutaj. Ruchy też. Techniki rozdziałem się powięziowego. Też. Tak robione. Nie. Czyli taka praca będzie wskazana. W tamtą stronę. Tak, do głowowo. Nie, dobra. Czy mamy już kierunki, w których pracuję? Ile lat temu miałeś tę operację? 7 i 6. Okej. No i zobaczcie, 7 lat po cięciu i mamy cały czas podrażnienie. To jest nic innego jak podrażnienia receptorowe, z jakichś tutaj powodów, które się utrzymują, więc blizny ewidentnie do rozpracowania. I jak tutaj troszeczkę wykrakałem, wcześniej mówiliśmy sobie zaburzenie taśmy funkcjonalnej, no i tak też jest, tak? Dysfunkcje z tego obszaru prawdopodobnie wpływały tutaj na zaburzenia. Trzeba byłoby to zbadać, można to sprawdzić i to terapia nerwomyślowa na przykład daje takie fajne możliwości, że jak wcześniej my znaliśmy taśmę funkcjonalną i ktoś się pyta, czy moje problemy z barkiem mogą wynikać w związku z operacją stawu kolanowego, to mówimy ok, jest tak naprawdę 100 łańcuchy mięśniowo-powięziowe, są koncepcje, które jakby pokazują, że tak jak najbardziej, natomiast teraz mówimy, że nie wiemy, ale możemy to sprawdzić, więc od razu możecie sobie wyjść od dysfunkcji pacjenta, z którą zgłasza, na przykład taki staw ramienno-opadkowy, czy bark, czy cokolwiek i sprawdzić, czy dana operacja albo uraz, znając choćby zasady testów lokalizacji terapeutycznej albo bramki bólowej, czy to rzeczywiście ma wpływ. Jeżeli tak, to oczywiście lecimy z tematem. To jest cały czas bolesne? Dobra, to ja sobie tak, wiesz co, chwilkę sobie u ciebie po prostu popracuję, tak? Bez jakiejś tam większej finezji, bo takie ruchy tarte były ok. To wygląda od razu tak, że właśnie czasami, nie? Prosta usługa, no nie? Nic skomplikowanego. Znaczy, ja ogólnie zauważyłem, że i to też trochę pokurzam, jak widzę terapię nerwomyślową czy neurobarku, że na początku to bardzo mocno utrudnia życie, no a później zobaczcie na mnie. Bardzo mocno ułatwia życie, no nie? Jakby... No to... No. Po prostu rozcieranie. I człowiek wraca dalej, no nie? Na początku się tak trochę wyrzeka tego masażu, że jakiś tam klasyczny, że rozcieranie, że ugniatanie. Jakbyś nie chcesz znać strasznie dużo różnych technik. A takich skomplikowanych, no nie? Że tu musisz trzymać nogę, rękę tak, tu tak, głowę tak, ustawienie tak, twoje ciało jest w ogóle mega ważne. Dobra, trochę może źle siedziałem, no nie? Bo to rzeczywiście już był taki, wiesz, przeginka może delikatna, ale tak jest bardziej personalnie. Teraz to jest w ogóle pro. Jak odczucia? Lepiej trochę? No to no, bez problemu. Tutaj? Większy ból, ale jest tak, jak znasz. Okej, no. Gdzieś tam pewnie do pracy, no najczęściej do pracy z blizną, jak jest mało ruchoma, no to gdzieś tam sobie trzeba do niej wracać.
Tak, ale oczywiście tutaj mogą być inne bodźce. Praca domowa, inne bodźce, pinopresura. Ona jest taka też płaska. Tu nawet mogę, że bańka chińska byłaby fajna, żeby sobie to rozpracować. Poprawić ruchomość, bo ta tkanka tutaj nad kością piszczelową, to nie powiem, żeby się wybitnie fajnie ruszała. O, na przykład, o, no tu jest dobry ruch, no nie? Zobaczcie, tu jest fajny ruch. A to nawet widać było. Tak, a tutaj ten ruch przede wszystkim dogłowowy, znaczy tutaj rusza się fajnie. W ogóle w dotyku to jest w ogóle inne, no nie? To jest dalej też kość. A tutaj dogłowy jest bardzo. Teraz i tak już jest lepiej. Nie, to nie jest z włosów, wiesz? To nie jest z włosów. A, do kamery, żeby. Tak, bo no to tak, w sumie trafię. Chociaż nie wiem, wiesz co, powiem ci, że niekoniecznie, wiesz, pewnie byś był wtedy określony jakimś dziwnym mianem, jakbyś miał włosów. Co to za, co wy za mężczyzn bierzecie, no nie? W Poznaniu, co to w ogóle za ludzie z Poznania są. Dobra, wiesz co, usiądź sobie wygodnie. Przynieś troszeczkę bliżej. Sprawdzimy sobie ten dwugłowy, a później sprawdzimy sobie... O, już pacjent sam tam. Dobrze, masz tak trzeźwo w domu, nie? Trzymaj. Całą dobę. Nie pozwól. Słyszysz? Trzymaj. Tak, Łukasz jest tutaj z naszą kursantką, znajomą w ogóle. Możemy teraz Marcina Cierskiego pozdrowić z tego strony. On nie ogląda, bo to przecież nie jest live. Ale... zaaktywowało się dwugłowe ramienia. Nie wiem, czy przegapiliście tę sytuację, ale tak też było. Trzymaj. Na ramienny. Działa. Trzymaj. Jak odczucie? Dosłownie delikatnie, jaki był przesmyk, może nawet trzymaj. Bólu, tylko... Tak. Wiesz co, ja potem ci zlecimy kilka rzeczy. Trochę lepiej, no nie? Bo tak, w ogóle nie, odpuszcza to fajnie. Samo. Tak, odpuszcza to fajnie. I teraz tak. Myślę, że fajnie tutaj to wyszło, bo było kilka ciekawych ujęć, bo taśma funkcjonalna, bo cylinder brzuszny, bo gdzieś tam trzewnie, udało się artysować. Problemy dosyć odległe zresztą. Odległe problemy. Być może jakieś tam rzeczy jeszcze z poziomu układu słonecznego byśmy sobie tutaj znaleźli, bo duża tkliwość rzeczywiście tak naprawdę jamy brzusznej dolnych partii, więc w tej sytuacji, jakbym tak rzeczywiście w gabinecie miała, to bym sobie spalpował. Zaraz zobaczę sobie mięsie powiązane z litem grubym, czyli na przykład takie naprężenie rzepy szerokiej. Zobaczę, co tam się dzieje. Dopytę pacjenta o jakieś ewentualnie problemy gdzieś tam visceralne, właśnie z poziomu tego grubego, ale sobie to zostawimy. Wiesz co, dziękujemy ci bardzo. Zostań tam jeszcze chwilkę, my będziemy za chwilę kończyć, to tam jeszcze podrzucimy wam kilka fajnych pomysłów pracy, dobra? Dobra. Nie jest to może idealny jakby temat, który mieliśmy sobie zaplanowany, no ale troszeczkę tak praca z nami wygląda, bo dokładnie można tak byłoby stwierdzić, że może jama brzuszna i tak dalej, ale się okazuje, że w tym przypadku trochę tak, ale pacjenci mają też inne problemy. I to jest akurat fajne w takim podejściu kinezjologicznym, dlatego że kurde, każdy pacjent... Zawsze niespodzianka. Mega nie? Niespodzianka jest, no nie? Już myślicie sobie w takich kategoriach, wiem, co będę robił. Tak. Przychodzi pacjent na drugą wizytę, no nie? Masz rozpisaną pierwszą wizytę. Przychodzi pacjent na drugą wizytę i ty już wiesz, co będziesz robił. Pan wiesz, że go badasz i mówisz, hej, co to za zmiany w ogóle? To miało wyglądać inaczej. Dzisiaj sobie pomyślałem, że będę pracował z jamą brzuszną, bo ostatnio właśnie była na przykład taki Łukasza, praca z kolanem, gdzieś tam, praca trochę z dołem podkolanowym, praca gdzieś tam trochę z mostkiem. Już zakładałem sobie, że będę pracował trzewnie, bo była duża tkliwość jamy brzusznej. Okazało się, że to spowodowało odciążenie układu nerwowego, poprawę na przykład, nie wiem, elastyczności konkretnych struktur mięśniowych. I przychodzi i mówi, że tu jest wszystko miękko. Wszystko okej, okay, no nie? A czasami sytuacja też jest odwrotna, że zakładacie, że pacjent będzie w jakiejś kondycji lepszej, ale doszły jakieś konkretne rzeczy, inne problemy w jego ciele, w ogóle w życiu, jakiś nadmiar stresu, jakaś sytuacja konkretna i już jesteście gotowi na to, że już się tam praca kończy, jest fajnie i później pach, coś tam się wydarzyło i wysypało nam tutaj pracę. Więc oczywiście są wzloty, są upadki czasami, są zaskoczenia. No tak. Zaskoczenia najczęściej. I teraz tak, jeżeli tego typu podejście wam się podoba, to fajnie byłoby iść w ten temat. I możliwości jest sporo. I żeby taki zrobić fajny ruch, który da wam tak naprawdę już jakieś możliwości terapeutyczne pod kątem poprawy funkcji waszych pacjentów, zmienia troszeczkę toku rozumowania, wykorzystania jesiennych wieczorów, to jest po prostu drugie podejście, NeuroBark 2.0. Bardzo fajny wstęp i warto sobie od niego zacząć.
Ja myślę, że to jest... I to jest mniej więcej to, co robimy sobie tutaj z pacjentem robiliśmy, bo de facto osoby po neurobarku mogłyby tak pracować. Nie ma żadnego problemu. Także takim fajnym wstępem do podejścia neurodiagnostyki i ugryźnienia tematu w sposób, który widzieliście, jest właśnie neurobark i z racji tego naszego fuck-upu dzisiejszego, to przedłużamy sobie i ty oglądacie to dzisiaj, więc do dzisiaj, do godziny północy, Już zbliża się w ogóle. Do dzisiejszej północy. Tak, czyli za 25,5 godziny, bo my kończymy przed północą w sumie. Możecie sobie ten kurs nabyć po prostu taniej. I jest fajnie. I to będzie rzeczywiście wam się sprawdzało. Przeczytajcie sobie opinie, zobaczcie o tym kursie, bo pierwsza edycja właśnie bardzo fajnie siadła. To mi się spodobało. Wykorzystali tutaj obszar lockdownu. Wy możecie wykorzystać jesienne wieczory, być może lockdown numer 2. Jak powiedzieć, różnie to może się zdarzyć. Mamy nadzieję, że nie. Ale jesteśmy gotowi na wszystko. Zawsze. Tak jak widzicie nawet teraz. Wszystko siadło, ale materiał jest. Myślę, że wniesie troszeczkę wasze tutaj postrzeganie pracy z pacjentem. Także dziękuję wam za uwagę i widzimy się na kolejnych filmach i neurostreamach, które będą robione już za pośrednictwem stałego łącza, a nie internetu LTE. Nawet jakbyśmy byli w super fajnym mieście i ten LTE jest... Naprawdę się było dobrze. I my dzisiaj potrzebujemy sobie Krzyśka zrobić, mówi, to będzie dobry internet. Bardzo fajnie nam pójdzie. A nie teraz, wiesz co, patrzymy, jest 3G. Jest 3G, no już nie ma LTE. Nie miało prawa siąść. Byłoby tylko jeszcze gorzej, byśmy się starali wycerowali. Tak mamy materiał nagrany. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. I pamiętajcie o tym, że odpowiadamy sobie na te komentarze wasze. Więc jak macie jakieś pytania, piszcie do końca sprzedaży w Robarku, często do tygodnia sobie odpowiadamy na te wszystkie wasze pytania i po prostu robimy sobie taką fajną dyskusję tutaj w komentarzach na YouTubie. Tak to wygląda. Hej. Ciao.